Witajcie szanowni państwo taką rzecz chcę wam przekazać ponieważ w poprzednim filmie po prostu zapomniałem tutaj na ściankach krzyżyków na bokach ogólnie o widzicie tutaj na tym taki biały nalot taki biały nalot może się pojawiać to ze względu na sposób konserwacji tego drewna chodzi o to żeby to drewno sobie przetrzeć olejkiem Najlepiej olejkiem spożywczym, czym olejkiem do mebli. Ono powinno to wchłonąć, nie powinno być śladu. Chociaż tam ślad może zostać, troszkę takiego, takiej mgiełki, ale to z czasem zniknie. Podzielę się jeszcze z Państwem taką sytuacją, jaką dzisiaj miałem. Byłem u spowiedzi i ksiądz nasz, który święci te krzyżyki. Byłem u niego. Nasz zaprzyjaźniony ksiądz. Mm, chodzi mi o pokutę, jaką dostałem u niego. Naprawdę, za. No można powiedzieć tak, za błahe rzeczy. Powiedział do mnie tak. Yy, post. Z modlitwą za bliskich zmarłych. Jeden dzień. Hmm, ciekawa rzecz, bo. Przedwczoraj się dowiedziałem o śmierci stryja. Nie przepadałem za stryjem, ale jednak. No, nie wiem co o tym myśleć, tak? Wiadomo, że ksiądz, który święci taką ilość krzyży, bo to już jest półtora tysiąca krzyżyków, na pewno ma jakieś łaski z góry na niego spływają, ale tak trafić? Nieźle, nie? Musicie przyznać. Nie wiedział o, tym, o tej śmierci tego kuzyna mojego stryja. A więc, jeszcze raz a propos krzyżyków: jak się pojawia nalot biały. Biała Mgiełka nasmarować oliwką spożywczą. Wszystkiego do dobrego z Panem Bogiem.